Witam w kolejnym odcinku Teraz Historia. Dzisiaj zwiedzimy niesamowity zamek w województwie świętokrzyskim, tak zwany Krzysztopór. Zapraszam. Zamek Krzysztopór to pozostały symbol Wielkiej Polski zmienionej epoki, w której Królestwo Polskie było największym państwem na kontynencie europejskim, które sięgało od Bałtyku aż prawie po Morze Czarne. Zamek Krzysztopór przez prawie 40 lat nosił tytuł największej budowli pałacowej w Europie, którą dopiero kilka dekad później zdeklasował francuski Wersal, którego oddano do użytku królom francuskim dopiero w 1682 roku. Jeśli lubisz zamki tak jak ja, to ten odcinek definitywnie jest dla Ciebie. Dzisiaj pokażę Wam jeden z największych polskich zamków z czasów, kiedy Polska miała znaczące miejsce na mapie Europy. Cały zamek, jak i jego nazwa zostały zaprojektowane na podstawie konkretnych symboli i w konkretnym celu, które wyznaczył architektowi jego budowniczy. Zapraszam zatem na tą niezwykłą historię z dawnej Wielkiej Polski. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, to zachęcam do subskrypcji i przyciśnięcia dzwonka. To pozwoli otrzymać Ci powiadomienia o najnowszych moich filmach. A na koniec, jeśli spodoba Ci się ten film, to proszę daj łapkę w górę i napisz komentarz. Krzysztopór zbudowany został przez szlachcica Krzysztofa Ossolińskiego z pobliskiego Ossolina, który otrzymał tereny dzisiejszego Ujazdowa w prezencie ślubnym od ojca. W tamtym czasie Krzysztof Ossoliński pełnił m.in. funkcję posła królewskiego oraz wojewody sandomierskiego i jak się można domyślić, był bardzo zamożny. Życzeniem Ossolińskiego było zbudowanie pałacu większego i piękniejszego od wszystkich dotychczasowych siedzib magnackich w Polsce. I tak w ten sposób powstał projekt budowy Krzysztopora. Budowę zamku rozpoczęto około 1621 roku i ukończono w 1644. Zamek zaprojektowany został w typie pałacu Palazzo in Forteza, czyli rodzaju rezydencji pałacowej łączącej wygodę mieszkańców z funkcją obronną. Pałac Krzysztofa Ossolińskiego zakładał nietypowy projekt, który oparty był na symbolach przez niego wyznaczonych. W efekcie zaprojektowany obiekt okazuje pięciobok bastionowej fortyfikacji składającej się z pałacu, fortyfikacji i ogrodów połączonych osiowo. Krzysztof Ossolinski rzekomo interesował się magią i astrologią, co zainspirowało go, by wykorzystać elementy tych dziedzin w budowie pałacu. Pierwsze z tych elementów znajdziemy już na wejściu do zamku, gdzie znajduje się krzyż symbolizujący wiarę Ossolińskiego oraz topór z herbu rodu Ossolińskich. Znajduje się tutaj także litera W, która w księdze magii ma również swoje znaczenie. Według ekspertów i historyków to W, które znajduje się tutaj na wejściu, oznacza trzy rzeczy, czyli wielkość, wiarę i wieczność. Trzy rzeczy, które Krzysztof Ossolinski chciał, żeby ten obiekt określał. Ta nietypowa budowla posiada dużo więcej symboliki niż ta na wejściu. Cały zamek zaprojektowany został z czterema dziedzińcami, co oznaczają cztery pory roku. Dodatkowo zamek posiada 12 sal balowych na znak 12 miesięcy w roku, a także 52 komnaty oznaczające 52 tygodnie. Jest w nim także 365 okien oznaczających 365 dni w roku oraz 7 wież odpowiadającym 7 dniom tygodnia. Jestem w sali balowej i jadalni. Tutaj odbywały się prawdopodobnie większe i spektakularne królewskie imprezy. Zamek Krzysztopór podobno był bardzo bogato wyposażony i posiadał wiele niezwykłych elementów, które do dziś pozostają owiane legendami. Na tym dziedzińcu, tak zwanym eliptycznym, w tych wycięciach wyglądających na okna, niegdyś znajdowały się popiersia z rodziny Ossolińskiej. Niezwykłym elementem była także wieża zegarowa na wejściu, która posiadała cztery tarcze skierowane na wszystkie strony świata. Jestem jakby na tyłach zamku, ale wracam tędy z powrotem przez dziedziniec do wieży. Wieża też jest ciekawa, bo rzekomo w niej znajdował się zegar
Według legendy był napędzany dwoma murzynami, których sobie Krzysztof Ossoliński przywiózł z Afryki. Podobno w jednej z siedmiu wież znajdowało się również szklane akwarium. Jak twierdzą historycy, w tej wieży niegdyś znajdowało się akwarium, a w akwarium podobno pływały złote rybki. Potężny zamek Krzysztofa Ossolińskiego był zapewne na tamte czasy okazałym obiektem, na którego zbudowanie i wyposażenie właściciel musiał wydać sporo swojego majątku. Na ten zamek Krzysztof Ossoliński rzekomo wydał potężną sumę pieniędzy. Na tamte czasy było to 5 milionów złotych. Także na dzisiejsze czasy no na pewno to jest bardzo, bardzo spora suma. Niestety Krzysztof Ossoliński swoim pałacem długo się nie nacieszył, bo zaledwie rok po ukończeniu budowli zmarł. Kilka lat później Polskę najechali Szwedzi i zajęli zamek, który wówczas posiadał już nowego właściciela. Można by się zastanawiać, dlaczego ten obiekt wygląda jak wygląda. Przecież setki zabytków w Polsce przetrwały z różnych czasów. Niestety ten obiekt w czasie potopu, gdy najechali go Szwedzi, całkowicie go rozszabrowali, wywieźli z niego i podobno nawet zdrapywali różne rzeczy ze ścian. Także wszystko zostało tutaj jakby zrabowane. No i później, kilka dekad później, w czasie Konfederacji Barskiej, najechali obiekt Rosjanie. No i co już zostało, resztki, które zostały w tym zamku, zostały już totalnie zabrane, rozszabrowane, więc obiekt pozostaje w takim stanie do dziś. Według jeszcze jednej takiej legendy, Krzysztof Ossoliński rzekomo wybudował 15-kilometrowy tunel, który szedł spod zamku aż do Ossolińska, gdzie mieszkał jego brat. Tunel miał służyć do ucieczki w razie najazdów. Jeżeli wybieracie się do województwa świętokrzyskiego, to naprawdę polecam ten zamek. Jest niesamowity. Jeśli się Wam podoba ten filmik, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, będę wdzięczny. To wszystko pomaga, żeby algorytmy YouTube'a promowały filmy. Także proszę jeszcze raz, łapka w górę, komentarz, subskrybujcie, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, i zapraszam na kolejne odcinki.